Wynik oraz nasza postawa w ostatnim spotkaniu pozostawiały wiele do życzenia, dlatego tym razem trzeba było zrobić wszystko, aby zdobyć 3 punkty, a zadanie nie było łatwe, bo graliśmy z Wiktorią Sulejowę, która jeszcze niedawno kopała się w trzeciej lidze. Początek spotkania i od razu zapowiadało się nie najciekawiej, dobre zejście środka, dobre uderzenie, ale niestety jeśli chodzi o nasze ataki, to kończyły się one tylko na kontrach. Trzeba było trochę zmienić styl gry, bo tak nie wygramy. Było dużo walki, trochę brudnych fauli, ale graliśmy u siebie i żadna strata punktów w tym momencie nie mogła mieć miejsca. Żółta kartka zdecydowanie zasłużona, ale narodziło się pytanie, jak wyjść na prowadzenie. 19 minuta meczu, nasz napastnik wyszedł na pozycję i jest faulowany, proszę państwa! Mamy rzut karny i to jest ten moment! To jest ta szansa! Janek ustawił sobie piłkę na 11 metrze! Ależ to są emocje! Ależ to jest presja! To wygra ten pojedynek! Niesamowicie ważny moment! Sędzia odchodzi, sięga po gwizdek! Takiej szansy możemy już nie dostać! Nadszedł ten moment! Jak to się zakończy? Bramka! 1-0. Więc 20 minuta meczu, 1-0. Bardzo ładny początek, ale dalej czegoś brakowało. Dalej nie było pewności, no, że dotrzymamy to do przerwy, także... Także Janek postanowił coś z tym zrobić! Wziął sobie piłkę na 35 metrze! Strzał z dystansu! 2-0! Lepszego początku nie można było sobie wymarzyć! Biorąc pod uwagę, że kurt przed meczem na nas był chyba, nie wiem, 5,90 i to jeszcze jak gramy u siebie, 2-0 po pierwszych 28 minutach, no był to wynik raczej do zaakceptowania. Oczywiście nie graliśmy może najlepszego futbolu w historii piłki nożnej, ale graliśmy taką, wiecie, trochę obronę Częstochowy, trochę destrukcję, trochę kontrataki i to się opłacało. Wjechałem sobie prawą stroną, ale jak ja cokolwiek muszę zrobić prawą nogą, no może lepiej nie. Trzeba było też mieć na uwadze to, że każda bramka kontaktowa dla Wiktorii, no... To by troszeczkę mogło skomplikować sytuację. Defensywnie jednak wszystko wychodziło zajebiście. No co, ślizgi były grane? No to nie mam pytań po prostu. Co wychodzili z atakiem? To bęki, jest kontratak. Chcieliśmy szybko wyjść z akcyjką. Tutaj bardzo ładne zagranie do środka. Kuba sobie przybił piłkę na kolej. Sobie bieg. Miał dużo miejsca, poszukał. Oj, kogo on tam szuka? Może napastnika? Może prawą stronę? I co? Szkoda, że nie wpadło, mało brakło, troszeczkę było strykątno, ale dalej wynik 2-0 i dalej trzeba było to utrzymać. Mieliśmy tam jakieś rzuty rożne, ale ogólnie to mogliśmy sobie je wsadzić w dupę i do końca pierwszej połowy grę już prowadziła Wiktoria. Oczywiście kluczową rzeczą, jaką trzeba było zrobić w tamtym momencie, to nie stracić bramki, gdyż bramka kontaktowa idealnie do szatni, no podłamuje troszeczkę morale. Dlatego spokojnie postawiliśmy autobus i dowieźliśmy... Czyli nie dowieźliśmy wyniku do przerwy i tak podłamaliśmy sobie morale. No tak, przecież dużo fajniej się gra, jak masz 2-1 niż 2-0. A po co dotrzymać to do przerwy? Pamiętamy jednak, co stało się z zeszłego tygodnia z Dolkanem. Nie mogliśmy dopuścić do tego. Nie mogliśmy znowu stracić głupiej bramki na początku. 408 minuta i piłka na dobieg do naszego napastnika. Mamy już dwie bramki na koncie, poszuka tego hat-tryka. Gonią go obrońcy Wiktorii. Aj, tym razem spudłował. Trzeba było poszukać trzeciej bramki. Stawienie autobusu mogło skończyć się bardzo źle. Spojrzałem, kto jest w środku. Jezus, jakie tragiczne podanie. Ale był to odpowiedni moment na to, żeby zrobić to, co Dolkan nam przed tygodniem. Szybko strzelić bramkę i ustawić sobie mecz na następne 45 minut. Wyszliśmy obiecującym atakiem 3-3. Marty ma piłkę przed polem karnym. Znalazł Janka. Janek jest sam, ale był na pozycji spalonej. Ale dobra próba. W końcu ta piłka musi wpaść. Nasz stoper zagrywa piłkę na dobieg. Tuż na pojedynek biegowy. Ależ sytuacja. Ależ się zabrał z tym. Tylko jeden obrońca do pokonania. To jest ten moment. Zamarkował. I jest 3-1. Ależ zapachniało pewnym kolumbijczykiem. Dwie bramki przewagi tego spotkania. Nie możemy już oddać. Próbowali odrobić to bardzo szybko. Dobre dośrodkowanie z rzutu wolnego, ale wybijamy to jak najdalej. Były to bardzo, ale to bardzo ciężkie minuty do przetrwania. Mieli rzuty wolne, rzuty rożne, strzały z dystansu. Było naprawdę ciężko to utrzymać. Chcieliśmy odpowiadać jakimiś atakami, ale szczerze to te dwie połowy już nas bardzo dużo kosztowały. Trzeba było troszeczkę uspokoić grę. Był to ten moment, mamy dwie bramki, ale to dalej nie jest wygrany mecz. Więc spokojnie wycofałem. Zagraliśmy sobie klepkę. Ja mu odegrałem. Rachowe zagranie! No jak tak można zagrać? Powiedzcie mi, jak można zagrać tak beznadziejnie, gościu? No nie, przecież stał 2 metry, a ja dałem obok. Ja pierdolę. Ale spokojnie, obraz meczu raczej się nie zmienił, bo dalej nas cisnęli, ale jakimś cudem utrzymywaliśmy dwie bramki przewagi, także no, było nie najgorzej. I gra w defensywie również trzymała poziom. Wiecie też również, że jeśli chodzi o moją kondycję, no...
Wydaje mi się, że N'Golo Kanté mają ciut lepszą ode mnie. Więc już na tym etapie meczu był totalny dramat i graliśmy w sumie w dziesiątkę, dlatego z każdą akcją, no już czułem, że trzeba podnieść rękę do coacha, żeby no, zrobił zmianę. Próbowaliśmy jakiś wrzutek, ale no nie były to żadne konkretne akcje. Jak już je ktoś miał, to była to raczej wiktoria z olejówek. Ja już tutaj grałem tak na alibi, że dajcie spokój, ale dobra, dobra, już dałem znać, żeby nie osłabiać drużyny. Tutaj mieliśmy jeszcze jakąś sytuację, chwileczkę, bo czuję trochę jogi Bonito! No, trochę nie wyszło i gościu wyszedł z kontrą i lewoskrzydłowy bardzo ładnie przeszedł naszego prawego obrońcę i ruszył z atakiem. I było dosyć groźnie, bieg z tą piłką i bieg, i bieg, i bieg, i bieg, ładne dośrodkowanie, ale nie miał kto go zamknąć i dalej jest 3-1. No i tutaj już mieliśmy, jak za chwilę zobaczycie stan krytyczny. Jak ogólnie daję ręce na głowę, to wszyscy już wiedzą, że lepiej mi nie podawać, ale tutaj nie spuszczałem ich do końca meczu. Ledwo miałem w ogóle siłę, żeby zejść. No to w takim razie kończymy mecz 3-1! Może jednak nie. 84. minuta i złapali kontakt. Nie mogą. No nie możecie, chłopaki, no dajcie nam już spokój. Tak ciężko biegaliśmy. No nie możemy stracić tych punktów, no. Coraz bliżej bramki, zagranie do środka. Gnobastik jest stoją do bramki, obrócił się na lewą nogę. I co się dzieje? Nie ma! Nie ma. Nie wiem jak to się stało, ale utrzymało się 3-2. 3 punkty i mam nadzieję, panowie, że oby tak dalej.